No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam was wszystkich bardzo serdecznie po dość długiej przerwie, która miała być przerwą dwutygodniową, okazała się być przerwą prawie trzymiesięczną i stwierdziłem, że może dzisiaj jest ten dzień, kiedy mógłbym trochę powiedzieć, co się stało, że tak się stało, czyli dlaczego po prostu zniknąłem, dlaczego przestałem robić to, co robiłem regularnie. Więc jeżeli jesteście ciekawi i chcecie poznać odpowiedź na kilka pytań, no to zapraszam was serdecznie na ten odcinek bardzo spontaniczny. Zacznijmy od tego, że moje, że tak powiem, problemy z nagrywaniem zaczęły się w momencie, kiedy ja wróciłem do pracy i nie mogłem pozwolić sobie na takie regularne nagrywanie, tak jak robiłem to do tej pory, że po prostu miałem nagranych trochę odcinków do przodu i później sobie tylko je wrzucałem i zanim mi się skończyły, to ja już miałem nagrane nowe, żeby jakby ta ciągłość cały czas była zachowana. I wróciłem do pracy i oczywiście zaczęło brakować mi czasu na nagrywanie tego. Nie powiem, że zaczęło brakować mi pieniędzy na kupowanie jakichś rzeczy, bo no niestety ja za to wszystko płacę. Niestety. Ale po prostu gdzieś musiałem pewne rzeczy wyważyć, bo były rzeczy trochę ważniejsze, na które musiałem przeznaczyć jakieś wydatki, niż na inwestowanie w fajne rzeczy, którymi ja się pobawię, a potem może je pokażę przed kamerą. Więc jakby sumując to wszystko, czyli brak czasu, brak, może nie brak pieniędzy, tylko bardziej taki brak takiego luzu finansowego, że mogę sobie wydawać pieniądze na co tylko chcę i kupować rzeczy, których może pokażę, może je wyrzucę, może ich nie zastosuję, może będą do dupy. To wszystko złożyło się na to, że ja zamiast się bawić tym YouTube'em i zamiast po prostu potraktować to faktycznie jako swoje hobby, jako coś, czym lubię się zajmować w wolnym czasie, to stworzyło się raczej coś, co zaczęło mnie coraz bardziej stresować, bo wiedziałem, że na przykład nie mam nagranego odcinka, że nie wrzucę tego w terminie, w którym powinienem to wrzucić, że jakby ta ciągłość nie będzie zachowana. Ja wiem, że to są takie może drobne rzeczy, ale generalnie gdzieś tam wpływało to na mnie, że ja byłem trochę bardziej taki zestresowany, zaniepokojony i jakby byłem może trochę rozczarowany sam sobą, że nie jestem w stanie podołać temu, co sam sobie założyłem, czyli że te odcinki będą się pojawiały w poniedziałki i czwartki, tak jak było to zawsze, że będę pokazywał to, to i to. I gdzieś tam byłem trochę rozczarowany sobą, ale jakby to też nie był główny powód, po prostu ja też gdzieś myślę, że jak tworzyłem ten swój kanał, pokazywałem wszystko to, co pokazywałem, to, co wy mogliście oglądać, to ja też oczywiście mocno czerpałem z innych YouTuberów, jakby przyglądałem się, jak wyglądają ich filmy, jak są zmontowane, co oni mają w tle, że tak powiem, czy używają muzyki, czy jej nie używają. I po prostu w pewnym momencie była taka sytuacja, że zmontowałem któryś odcinek i zapomniałem po prostu podłożyć muzykę w tło. Odcinek zapisywał się chyba jakieś 2 czy tam 3 godziny, coś koło tego, bo był jakiś dłuższy, nie podłożyłem tej muzyki i ogólnie już byłem mega wkurzony, że tego nie wrzucę, bo nie ma tej muzyki, bo ktoś inny ma, więc ja nie mogę wrzucić bez, bo tak nie wypada, tak się tego nie robi i tak dalej. I mam wrażenie, że ta moja jakby inspiracja weszła na tak duży poziom, że zamiast jakby pokazywać siebie w taki sposób, jaki jestem i pokazywać mnie, to po prostu zacząłem porównywać siebie do osób, które robią to tak naprawdę od kilku dobrych lat i które już jakby mają zupełnie inny level tej swojej, że tak powiem, pracy. No i ja też tak chciałem, żeby wszystko było idealnie, żeby tutaj mrygały super światełka, żeby przewijały się różne linki i tak dalej. Ale jakby nie mam dostępu do pewnych rzeczy i ja też nie mam warunków do tego, żeby sobie powiesić jakieś super bajery. I to też zaczęło mnie po prostu wkurzać, zaczęło mnie to drażnić, że wszystko to, co robię, i tak wygląda gorzej na tle innych. Mimo, że na początku oczywiście ja byłem strasznie zajarany tym wszystkim, co robię, ale potem właśnie zacząłem się porównywać, co było dużym błędem. I po prostu sprawiło to, że zamiast się jakoś dowartościowywać tym, że w ogóle coś robię, że mi się to podoba, że to lubię, to jeszcze bardziej wdeptywałem się w ziemię takim swoim myśleniem. Dlatego też zostało mi podpowiedziane, że powinienem zrobić sobie przerwę, w ogóle przestać to nagrywać, zająć się w ogóle sobą, innymi rzeczami i jakby przestać traktować to jako źródło mojego utrzymania, no bo nim nie jest. I że to miała być tylko zabawa, a zaczęło się przeradzać w coś, w obowiązek. I tak naprawdę ja nawet przeglądając jakieś takie swoje stare filmy, w zasadzie te ostatnie,
które były gdzieś tam wrzucone, widzę po sobie, widzę po swojej minie, że ja się do kamery uśmiecham, ale generalnie nie sprawia mi to już żadnej przyjemności, bo robiłem to bardziej na szybko, po to, żeby coś wrzucić, bo przecież trzeba coś wrzucić. I robiłem to bardziej dlatego, że muszę, a nie dlatego, że mam ochotę i że po prostu mi się to podoba. Później ogólnie przestałem w ogóle pokazywać się w social mediach, przestałem w ogóle wrzucać cokolwiek na story, przestałem wrzucać zdjęcia na Instagram i przestałem się odzywać tak naprawdę do wielu osób, bo po prostu wyszedłem z założenia, że ja nie mam ochoty z nikim rozmawiać, nie chcę z nikim utrzymywać kontaktu i że jest mi to w jakiś sposób niepotrzebne i że zostanę po prostu sobie sam ze sobą. Bardzo depresyjny jest ten film trochę, ale generalnie to nie chodzi o to, żeby tutaj, wiecie, za chwilę wyjąć łyżeczkę i się nią pociąć, tylko bardziej po prostu chciałem wyjaśnić, jak to wyglądało z mojej perspektywy i może też dlaczego tak się stało. No ale po 2 tygodniach mojej nieobecności ludzie zaczęli zadawać pytania, co się dzieje, czy ja jestem na kogoś obrażony, czy coś mi się stało. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego ludzie zadają pytania, czy ktoś jest na kogoś obrażony, skoro ktoś nie dał tej drugiej osobie powodu, żeby się obraziła, no ale dobra. Ludzie są różni. Później zacząłem trochę imprezować, poznałem innych ludzi, zacząłem jakby spotykać się z różnymi osobami i jakby gdzieś w ogóle to, że ta przerwa miała trwać 2 tygodnie, rozciągnęło się właśnie do prawie 3 miesięcy. I też podczas tej przerwy znowu zacząłem czytać książki, znalazłem jakby czas na czytanie książek. Podziało się trochę różnych rzeczy, różnych dziwnych, ale fajnych rzeczy. No i też uderzyłem sobie trochę w taką inną dziedzinę, że tak powiem, aczkolwiek na razie nic nie chcę zdradzać. Jakiś czas temu mogliście zobaczyć pewne sprawy na moim story na Instagramie, co niektórzy cwańsi nawet znaleźli sposób na to, żeby troszeczkę bardziej się dogrzebać w tym, o co chodzi. Aczkolwiek na razie zostawię to bez jakiegoś większego wyjaśnienia. Mam nadzieję, że przyjdzie na to czas, kiedy będę mógł się pewnymi rzeczami pochwalić. Także trzymajcie kciuki. A co do książek, to jeżeli będziecie na przykład mieli ochotę, to mogę wam pokazać, co czytałem i trochę poopowiadać o książkach, zrobić takie mini recenzje. W sumie mam na to ochotę po prostu, więc bardzo chętnie wam pokażę, co czytałem i co to było i czy te książki mi się podobały i jak bardzo. I tak naprawdę tego filmu dzisiaj też miało nie być, ja tylko wykorzystałem moment, że jestem sam w domu na tą chwilę jakby. I po prostu miałem czas na to, żeby to nagrać. I stwierdziłem, że w zasadzie to jest dobry moment, żeby sobie trochę pogadać, poukładać sobie to w głowie i po prostu stwierdziłem, że będę wrzucał coś, jak będę miał na to czas, będę wrzucał coś, na co mnie stać i na coś, co będę uważał faktycznie za ciekawe i interesujące, a nie łapał się czegokolwiek, byleby coś wrzucić, bo nie ma to w zasadzie sensu i jakby nie jest to przemyślane gadanie, tylko bardziej takie, żeby gadać. I stwierdziłem, że przestanę porównywać się do innych i po prostu będę robił to w swoim stylu. Będę robił to jako Pablito, nie jako Pablito, który stara się dorównać po prostu osobom, które robią to od kilku lat, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. I po prostu zacznę się z tym na nowo bawić, ale jakby na spokojnie, bez jakiejś spiny. Także na pewno coś będzie się pojawiało, jak tylko będę miał czas, coś tam będę wrzucał. Na Instagramie zacząłem się trochę bardziej udzielać, więc jeżeli macie ochotę tam popatrzeć, co u mnie, kiedy nie ma mnie tutaj, no to oczywiście link macie w opisie, zapraszam. No i co, myślę, że chyba to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla was. I na tą chwilę bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłem, skąd się wzięło to moje zniknięcie. No i bardzo wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Na razie, cześć. But you're somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, and now you're making me